W poprzednim odcinku. Co ci jest, Twilight? Nie wiem, czy jako księżniczka odgrywam jakąś istotną rolę. Jestem Lord Tirek i zabiorę to, co powinno być moje już od dawna. Z każdą mijającą chwilą ma coraz więcej siły. A ja znam księżniczkę, która może go powstrzymać. Muszę wysłać kogoś innego do walki z Tirekiem. O, mówisz o mnie, nieprawdaż? Widać, że się naprawdę wiele nauczyłyście. Te fragmenty zaznaczone przez Discorda są interesujące. Każda z was otrzymała coś od kucyka, którego życie się zmieniło. Brakuje jednego klucza. Mój element. Dołącz do mnie, Discord, i pokaż wszystkim swoją wielkość. Discord zdradził kucyki z Equestrii i przyłączył się do Tireka. Nie ma wątpliwości, że Tirek chce zdobyć magię Alicornów. Musimy same zrezygnować z naszej magii, zanim Tirek będzie miał okazję, żeby ją ukraść. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk, z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk, kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe serce, magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc, krainie ma. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Tirek ma zamiar ukraść moc Alicornów. Kiedy tu przyjdzie, nie może znaleźć tego, czego królestwo szuka. Królestwo Twilight, część druga. Jestem gotowa ratować królestwo i oddać swą magię. Nie rozumiesz. Nie możemy tak po prostu wypuścić naszej magii. Jakiś kucyk musi ją przechować. Tym kucykiem jesteś ty, Twilight. Czemu ja? Naszym zdaniem Tirek nie jest świadomy tego, że w Equestrii jest też czwarta księżniczka Alicorn. Jeśli przekażemy naszą moc tobie, Tirek nie będzie wiedział, gdzie ona jest. Czy dobrze rozumiesz, o co cię prosimy? Tak, tylko ja dopiero się uczę kontrolować moją własną magiczną moc. Jeśli przyjmę jej więcej... Twilight, ty reprezentujesz element magii, więc jeśli ktokolwiek może to zrobić, to ty. Myślę, że to będzie najtrudniejsze zadanie w moim życiu, ale z pomocą przyjaciółek? Niestety, księżniczko Twilight, twoja misja to tajemnica najwyższej wagi. Jeśli twoi przyjaciele dowiedzą się o twojej mocy, to będą w niebezpieczeństwie. Czy nadal chcesz wziąć na siebie tę wielką odpowiedzialność? To jest rola, którą muszę przyjąć jako księżniczka Equestrii. Chcę spełnić mój obowiązek. Zatem zaczynamy od razu. Nie może być. Jak nie może być? Już nic, kontynuuj. Stało się. Szybko wróciłaś. Wszystko w porządku? Tak, w jak najlepszym. W takim razie jeszcze trochę pośpię. Słońce nie wstało, to ja też nie. To dziwne. Słońce powinno już wstać. Słońce powinno już wstać! Dasz sobie radę. Shining Armor, a co ty tu robisz, bracie? Odejdź stąd, zdrajco! Discord nie zdradził nikogo oprócz siebie. Odrzucił swą prawdziwą naturę dla przyjaźni ze słabymi kucykami, która mu nic nie daje.
nie. O. Jak mogłeś to zrobić? Jak chcesz, to idź i pobaw się trochę. Ja nie będę ci przeszkadzał. Coś ty zrobiła? Gdzie jest wasza magia? Muszę to lepiej kontrolować. Tu nie mogę ćwiczyć. Twilight! O, dokąd biegniemy? Cześć, Spike. Muszę lecieć w jedno miejsce. Nic ci nie jest? Na złote ostrogi, Twilight! Od kiedy ty tak szybko latasz? Ja musiałam złapać wyjątkowo silny wiatr. Czy coś tam? To chyba raczej czy coś tam, bo na górze nie było żadnego wiatru. Nie wiem, co się stało, ale nie mam czasu się nad tym zastanawiać. Kolejna wizyta w Zamku Dwóch Sióstr, co nie? Z przyjemnością będziemy ci towarzyszyć. Nie dzisiaj. Tirek wciąż nam zagraża. Proszę, żebyście zostały i ostrzegały kucyki przed wychodzeniem z domów. Pozbyłyście się mocy, żebym wam jej nie odebrał? To był wasz plan? Jak się czujecie, wiedząc, że wkrótce wszystkie Pegazy, jednorożce i kucyki ziemskie będą robić, co im każe? I nie macie sposobu, żeby mi w tym przeszkodzić. I tak nas nie pokonasz, Tirek. Pozdrówcie ode mnie Cerbera. Chciałeś rzec, co my każemy, nieprawdaż? Oczywiście. Wiesz, chciałbym ci coś podarować. Dostałem to od kogoś bardzo mi bliskiego. Daję ci to na znak mojej wdzięczności i lojalności. O, jeny, jak ja lubię takie urocze drobiazgi. Przypuszczam, że to jest wpływ Rarity. Zabawne, ale nie mam czasu na takie rzeczy. Skoro pozbyliśmy się księżniczek, możemy... Czy to miało być coś zabawnego? O nie, tego jeszcze nie przerabiałem. Jest czwarta, a ty mi tego nie powiedziałeś? Po prostu chciałem się upewnić, że naprawdę uważasz to za wspólną pracę, a teraz już to wiem. To gdzie możemy znaleźć tę czwartą księżniczkę? Gdzie jest jej zamek? Zamek? O nie! Księżniczka Twilight mieszka nad biblioteką w Ponyville. Zamek! Już niedługo pomieszka. No dobra, chyba już wszystkich ostrzegłyśmy. Jestem pewna, że Discord złapie Tireka i wszystko się dobrze skończy. Znając go, nie będzie się śpieszył. A może na to potrzeba więcej czasu? Wróciłeś! Przyniosłeś kanapki z ogórkiem? Oczywiście. To będzie wasz ostatni porządny posiłek na jakiś czas. Nie! Co się dzieje? Dlaczego? Co ty robisz? Ta-ta! Zamknąłeś je wszystkie? Tak. I małego smoka też. Dlaczego to robisz? Myślałam, że się przyjaźnimy. Przyjaźniliśmy, ale Tirek zaoferował mi coś więcej niż herbatki. Musiałaś się tego spodziewać. Nie spodziewałam. Naprawdę nie. Myślisz, że księżniczka zrobi dla nich wszystko? Jeśli Twilight ma jeszcze jakąś moc, to ją dostaniesz. Niebawem żaden Pegas, kucyk ziemski czy jednorożec nie będzie w stanie walczyć przeciwko nam. Nam?
Kto coś mówił o jakichś nas? No ty. Pomogłeś mi zdobyć siłę. Podsunąłeś mi pomysł, jak mogę odebrać księżniczce Twilight magię. A teraz nie jesteś mi już potrzebny. O, powiedziałeś, że to jest znak twojej wdzięczności i lojalności? Podarunek od kogoś ci bliskiego? Mojego brata, który mnie zdradził. Bezwartościowy jak on sam. Nie spodziewałeś się tego? Nie spodziewałem. Zapewniam cię, że nie. Potrafię to zrobić. No, już kontroluję teleportację. Księżniczko Twilight! T-Rex! Ty masz coś, co należy do mnie! Masz mi dać to, czego chcę. Rozumiem, co zrobiły twoje księżniczki. Najwyraźniej jesteśmy w impasie. Wymienimy się, księżniczko Twilight. Uwolnię je za całą magię Alicornów w Equestrii. Jaką podejmiesz decyzję, księżniczko? Nie rób tego, Twilight! Nie warto dla nas! Dla ciebie warto, Fluttershy. To ty nauczyłaś mnie, że przyjaźń to magia. Miałem magię i przyjaźń, a teraz nie mam zupełnie niczego. Dość tego! Masz mi odpowiedzieć! Daję ci minutę! Oddam ci całą magię w zamian za moich przyjaciół. Jak sobie życzysz? Wszystkich przyjaciół. Po tym, jak ciebie zdradził, nazywasz go przyjacielem? Uwolnij go! Skoro tego chcesz. Dziękuję, Twilight. Przykro mi. Tak, wiem.
twoja kolej. Tirek oszukał mnie, że da mi coś cenniejszego niż przyjaźń. Ale już wiem, że nic nie jest cenniejsze. Teraz to rozumiem. Skłamał, kiedy powiedział, że ten medalion to znak jego wdzięczności i lojalności. Ale jeśli ja powiem, że to jest znak prawdziwej przyjaźni, to będzie to szczera prawda. Myślisz, że to może być ostatni klucz? Musimy iść do szkatuły. Wszystkie razem. Musimy to zrobić teraz razem. Możliwe! Nie masz żadnej mocy! Mylisz się, Tirek! Choć oddałam ci moją magię Alicorna, to mam w sobie najpotężniejszą moc ze wszystkich! Czy wy widzicie to, co ja widzę? Ale czyj to zamek? Myślę, że twój, księżniczko Twilight. Zastanawiałaś się, jaką masz pełnić rolę jako księżniczka? Już teraz wiesz. Myślę, że tak. Jako księżniczka będę głosić siłę i magię przyjaźni w całej Equestrii. To rola, którą mam pełnić w naszym świecie. To rola, którą wybieram. Ale Tireka nie pokonałam sama. Wspólnie otworzyłyśmy szkatułę. Właśnie dlatego nie będziesz swojej misji pełnić sama. Od dzisiaj jesteś Twilight Sparkle, księżniczka przyjaźni. A kim by była księżniczka przyjaźni bez swoich przyjaciół?
Chwila, moment, gdzie jest mój tron? Myślę, że nie jesteś jeszcze gotowy. Może masz rację. Każdy jest jasny, tak jak gwiazda. Ma własną siłę, ma własny blask. Każdy ma światło, które iskrzy i które warto innym dać. A gdy jesteśmy razem, to światło skruszy tysiąc skał. Stłumisz sztorm, zatrzymasz chwał, ciszy huki morskich fal. Gdy jesteśmy razem, wyraźna przyszłość staje się i jaśniejszy każdy dzień. Czuję to, czuję to. Przyjaciele to największy skarb. Kolorowi jak tęcza, tylko z nimi mogę podbić świat. Kolorowi jak tęcza, przyjaciele to największy skarb.